Witam bardzo serdecznie w grze Aldebaran na Commodore C64. Tutaj mamy oczywiście instrukcję, która mówi, że w kwietniu 2080 roku nagle bakteria ALD7, która została zabrana z Aldebaranu, z systemu Aldebaran, no niestety wydostała się i skaziła statek. No i przy pomocy robota musimy bezpiecznie dotransportować 9 naukowców w odpowiednie miejsce i uszczelnić wszelkie dziury, które znajdują się na statku. Tak pokrótce właśnie mówi ta historia. Więc tutaj mamy taką instrukcję, to są, tak wyglądają naukowcy, to są bariery izolacyjne. Oczywiście joystick w porcie drugim. Oczywiście Y, klikam i zaczynamy zabawę. Tak, u góry jest parametr związany z gęstością powietrza, który będzie nam rósł, albo też z siłą, że tak powiem, skażenia, tak? Z poziomem skażenia terenu. No i tutaj właśnie to są nasi naukowcy, oni są nieprzytomni. Fajne dźwięki są. I trzeba je właśnie doprowadzić tutaj wszystkich do tego miejsca. Dobra, zanim oczywiście dojdzie ten pasek u góry do 100%, wbrew pozorom jest to dość sporo czasu, więc nie ma problemu. Im szybciej oczywiście to się zrobi, tym więcej punktów na koniec zostanie dodanych, więc postaram się to przejść możliwie jak najszybciej, bo gra jest dość prosta. W zależności od tego, jaki jest poziom skażenia, to dźwięk słychać, że się nieco zmienia. Tak. Jak w ścianę wejdziemy, to jest taki charakterystyczny właśnie dźwięk. To oczywiście można się nawet iść tędy, nie ma problemu. Bo to jest laboratorium jakieś, tak? No i niestety, jak zwykle, człowiek ciekawski wszystkiego musi coś spierniczyć w pewnym momencie i no i niestety są takie efekty tego, że później robotem trzeba tych nieprzytomnych pozwozić, bo jak nie pozwozimy, to niestety zginą. Więc jak widać, czasu jest sporo. Co ciekawe, gra jest zrobiona w Basicu, więc jak na grę zrobioną w Basicu, naprawdę sporo tutaj w tej grze jest fajnych rozwiązań. Więc trzeba przyznać, że programiści całkiem niezłą robotę wykonali. No dobra, ale jak widać, można to wszystko tutaj poustawiać. Ja już tutaj mniej więcej wiem, jak grać, z tego względu, że zanim rozpocznie się grę, to jest coś takiego jak takie demo, które pokazuje właśnie, w jaki sposób w tą grę grać na początku. Więc jeśli ktoś miałby problem, jak to przejść, to oczywiście ja tą grę tutaj ukończę. Będzie gameplay w pełni ukończony. Więc również pokazówka też pokazuje, jak całą grę ukończyć. Co też jest ciekawym, powiem szczerze, zaprogramowanym faktem. Także wiadomo, o co chodzi. Także tych 9 już to jest właśnie pomieszczenie, w którym będą bezpieczni. Dobra, ich mamy już z głowy. Teraz kolejna rzecz, to trzeba te dziury załatać.
Tak, teraz właśnie. Tutaj jest właśnie dziura pierwsza. Jak widać, tych bloczków do załatania tych dziur to jest oczywiście sporo, więc nie musimy się jakoś specjalnie martwić, że nam czegoś tu braknie. Jest na tyle miejsca, żeby to wszystko pozamykać, porobić elegancko. No i gra będzie wnet ukończona. Czyli trzeba odizolować ten statek, tak, z otoczenia. Zrobić tutaj pełną izolatkę, aby nikt nie mógł się stąd wydostać, tak? Czyli generalnie tak czy siak będą nasi naukowcy skazani na zamknięcie, zapuszkowanie w tym właśnie statku kosmicznym. No dawaj, czasem mi za daleko gdzieś pobiegnie ten robot. Okej, no i tutaj już łatamy wszystko po kolei, każdą dziurę. Tak, aby wszystko było. O, trochę chyba, ale to wybrniemy z tego. Nie ma problemu. Tak, no i jeszcze oczywiście to pomieszczenie też musimy tutaj załatać. Nie ma innej możliwości. Także jak widać, jest tutaj dość sporo miejsca i tych kamieni, aby to pozamykać. A jeszcze tu zamkniemy. I coś jeszcze nie zrobiłem? Chyba wszędzie wszystko pozamykać. A chyba jeszcze tam muszę zamknąć. Aha, dobra, wiem. Bo jeszcze tutaj muszę zamknąć tu. Tu jeszcze muszę zamknąć. Dopiero teraz, jak się zamknie to, to powinno się grę ukończyć. Chyba tak mi się wydaje, że tak to trzeba zrobić. Dobra. Tylko chyba robot musi być na zewnątrz, tak mi się wydaje. No i co? I nico. No to jak to nico? Chyba że tutaj muszę to zamknąć. W tym miejscu. Może tu muszę to zamknąć, nie wiem. Dziwne trochę, że to się coś tutaj nie pyka. Uszczelniam przecież wszystkie dziury połatane. Chyba że jeszcze coś innego trzeba tu zrobić, nie wiem. Albo tutaj wewnątrz trzeba będzie chyba połatać te dziury. Możliwe, że tak. Dobra. No ale tutaj no nie ma jak tego załatać, nie? Nie ma tu jak zamknąć tego. Trochę dziwne. No już powinno być pozamiatane, ale jakoś coś nie jest, coś tutaj nie gra, widzę. Aha, nie, dobra, chyba wiem. Żeby to zakończyć, to chyba przycisk trzeba potem wcisnąć, tak. Ja tego przycisku nie wciskam i... Tak, trzeba przycisk, bo przycisk kończy właśnie grę. No i tutaj mamy, że gratulacje. Nie może się wydostać ten wirus. Uratowałem 9 ludzi. Uzyskałem tyle i tyle punktów. Czy chcę rozpocząć nową grę? Jeśli damy yes, to oczywiście, że gra się rozpocznie od nowa. Nic się tu nie zmienia.
Powiem, że ciekawy potencjał na grę wieloplanszową, gdzie układy tej budynku mogą być różne, w inne miejsca albo w określone. Można by tych przerzucać tych naukowców. Naukowcy jedynie losowo się rozkładają na planszy. Także naprawdę ciekawy potencjał na dość sporą grę, można by tak rzec.